Ścieżka Smart to jeden z najważniejszych konkursów dedykowanych przedsiębiorcom w ramach nowej perspektywy finansowej. W tym materiale chciałabym Państwu przybliżyć drugi z obowiązkowych modułów, czyli moduł wdrożenia innowacji. Moduł ten obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B plus R. Wyniki te mogą być albo już posiadane przez wnioskodawcę, albo mogą być efektem realizacji modułu B plus R, który omawialiśmy w poprzednim materiale. Prace badawczo-rozwojowe, które wdrażamy w ramach tego modułu, muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej albo innowacji procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. W module wdrożenia innowacji, podobnie zresztą jak w module prac badawczo-rozwojowych, istotne jest uzasadnienie rynkowe realizacji projektu, czyli mówiąc wprost, udowodnienie, że ktoś kupi nasz produkt lub usługę. Dofinansowanie w ramach tego modułu można przeznaczyć m.in. na zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych, np. maszyn i urządzeń oraz na zakup robót budowlanych. Poziomy dofinansowania w tym module są różne. Zależą od województwa i regionu i są zgodne z mapą pomocy regionalnej. Podsumowując, jeśli przedsiębiorstwo posiada status MŚP, nie musi w ramach ścieżki SMART koniecznie prowadzić badań. Może je wdrażać, jeśli posiada badania własne albo zakupione od podmiotów trzecich. Jeżeli są Państwo zainteresowani ścieżką SMART albo mają Państwo pytania, zapraszam do kontaktu.